Na antenie Kroniki Kozienickiej czas na serwis sportowy. W tym wydaniu dominować będą piłka nożna i siatkówka. Powiemy także o zawodach wędkarskich. Rafał Koczek, witam Państwa serdecznie. Rozpoczniemy jednak od wydarzenia, które wypełniło halę sportową. W Kozienicach ponownie odbyła się zawodowa gala MMA. W karcie walk TFL 30 Droga do Walhalli było 14 pojedynków. Walczyli także zawodnicy Stalker Team Kozienice. Zapraszam na materiał. To była prawdziwa noc walki. W sobotę 23 marca w Kozienicach odbyła się zawodowa gala MMA Thunderstrike Fight League 30 Droga do Walhalli. W oktagonie zaprezentowało się 28 zawodników. W tej hali wszystko się zaczęło. 5 lat temu gmina Kozienice oraz organizacja TFL przygotowały pierwszą zawodową galę MMA na terenie ziemi kozienickiej. Teraz wracamy w to samo miejsce, ale w innych okolicznościach. W tym roku gmina Kozienice obchodzi jubileusz 475 lat praw miejskich. Również organizacja TFL ma swój jubileusz. Po raz 30 zawodnicy tej organizacji wejdą do oktagonu, aby pokazać swoje umiejętności i serce wojowników. Dlatego postanowiliśmy wspólnie dla wyjątkowej publiczności przygotować wyjątkowe sportowe wydarzenie. Przed Wami wielkie emocje, wielkie walki. Życzę dużo dobrej zabawy, niezapomnianych wrażeń z pobytu w Kozienicach. Myślę, moi drodzy, że nadszedł czas, aby ruszyć drogą do Walhalli. Dzień przed galą w Centrum Kulturalno-Artystycznym odbyła się ceremonia ważenia i odprawa sędziowska. W jej trakcie zaprezentowali się wszyscy zawodnicy, którzy w sobotę zmierzyli się w oktagonie. Przywitali ich zastępca burmistrza Dorota Stępień i prezes TFL Jacek Sarna. Podczas gali obejrzeliśmy wiele elektryzujących starć. Kilka zakończonych przez techniczny nokaut, ale zdecydowana większość toczyła się na pełnym dystansie 3 rund, a o wyniku decydowali sędziowie. Uwagę miejscowych sympatyków mieszanych sztuk walki najbardziej przykuwały pojedynki z udziałem naszych zawodników. W piątej walce w oktagonie zobaczyliśmy pierwszego z dwóch reprezentantów kozienickiego Stalkera. Maciej Celuch zmierzył się z Karolem Kordeckim. Walka toczona w formule K1 w kategorii 80 kg zakończyła się w drugiej rundzie. 27-letni strażak z Kozienic niestety przegrał przez techniczny nokaut. Bardzo chciałem podziękować przede wszystkim przeciwnikowi, świetnie przygotowany, bardzo mocno bijący. Nie spodziewałem się, przechytrzył mnie, dzisiaj wygrywa, gratuluję mu bardzo mocno. Dziękuję za wspaniały doping swoim kolegom, strażakom, drużynie z Human Therapy Kozienice, ludziom, którzy przyszli tu dla mnie, żeby mnie oglądać. Przepraszam, że dzisiaj się nie udało. Dawałem z siebie wszystko, być może czegoś zabrakło. Może następnym razem. Trybuny w hali sportowej bardzo ożywiły się także przy okazji walki numer 9. Walczył drugi z zawodników trenera Tomasza Staluszki, Mikołaj Druszcz. Przeciwnikiem 18-letniego kozieniczanina był Mariusz Sawicki. Ten pojedynek także zakończył się przed czasem. A walka nie poszła po myśli naszego zawodnika. Mikołaj był zmuszony poddać walkę w drugiej rundzie. Pierwsza runda, można powiedzieć, że po mojej myśli. Oprócz tego, że na końcu obalony zostałem, a w drugiej to już jak zapięte było duszenie, rywalca bardzo silny. Nie spodziewałem się, że będzie taki silny. Nie mogłem go przekręcić. No i już nie było jeszcze sytuacji. Bez waszego dopingu może i walka by się skończyła w pierwszej rundzie, a tak to w drugiej. Dziękuję wam wszystkim bardzo. Szczególnie mojej mamie za to, że tu przyszła i chciała obejrzeć, bo na początku nie za bardzo chciała przychodzić oglądać. Temperatura w hali wzrosła jeszcze przed walką wieczoru. W przedostatnim starciu walczył Łukasz Grochowski, legenda organizacji TFL. Obecnie trener i wychowawca młodych zawodników wrócił do oktagonu po 10-letniej przerwie. W ostatniej zawodowej walce jego rywalem był Brazylijczyk Guilherme Cadena. 3 rundy po 5 minut niezwykle wyrównanego pojedynku, toczonego przy ogłuszającym dopingu dla Grocha. I po raz pierwszy i ostatni tego wieczoru zdania sędziów były podzielone. Niejednogłośnie na punkty wygrał Cadena.
W ostatniej walce, wieńczącej trwającą ponad 6 godzin galę, aktualny mistrz organizacji TFL, Karol Skrzypek, walczył z Brazylijczykiem, Juniorem Orulo. Po 3 pełnych rundach walki wieczoru, o wyniku pojedynku, którego stawką był tytuł mistrza Thunder Strike Fight League w kategorii do 77 kg, zdecydowali sędziowie, jednogłośnie jako zwycięzcę wskazując Karola Skrzypka. Puchary zawodnikom, poza Piotrem Kozłowskim, wręczali także m.in. zastępca burmistrza Dorota Stępień, przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman, dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu Marcin Zmitrowicz, prezes TFL Jacek Sarna i sponsorzy gali. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem burmistrza gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego i przy współpracy z gminą Kozienice oraz Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu. Teraz piłka nożna. Rozpoczniemy od Decathlon 5 Ligi. Tam pewne wyjazdowe zwycięstwo odniosła Enea Energia Kozienice. Zgodnie z planem, czyli z kompletem punktów, wrócili ze Skurca piłkarze Enei Energii Kozienice. W 17. kolejce Decathlon 5 Ligi zespół Andrzeja Kalinki pewnie pokonał ostatni w tabeli naprzód 5-0. Do przerwy Energia prowadziła po trafieniach Damiana Bernata i Bartłomieja Janiszewskiego. Mogło być wyżej, ale rzutu karnego nie wykorzystał Kajo Marquez. Tuż po zmianie stron Bernat po raz drugi wpisał się na listę strzelców. A zdecydowaną dominację Energię potwierdziła jeszcze golami Łukasza Hebdy i brazylijskiego stopera, który nie pomylił się przy drugiej próbie z 11 metrów. Nasza drużyna rozegrała lepsze spotkanie niż na inaugurację rundy. Z dobrej strony pokazali się debiutujący w zespole seniorów, wychowankowie klubu Bartosz Ośka i Kacper Pawlak. W 17. kolejce 5. ligi punkty zgubił lider. Tygrys zremisował na własnym terenie z Podlasiem 1-1. Oba zespoły kończyły mecz grając w 9. Wygrały za to drugi i trzeci zespół tabeli. Radomiak nie dał szans LKS-owi Promna. 3-0 i 9. zwycięstwo Zielonych w roli gospodarza. Wysoko wygrał także Talent. Beniaminek ze stołecznego Targówka pokonał 5-1 Watrę Mrozy. Serię spotkań bez porażki kontynuują Ożarowianka i Żerardowianka. Obie wygrały na wyjazdach. Ożarowianka w Chlebni 3-1, a Żerardowianka w Karczewie z Płomieniem 4-1 i są niepokonane od 8 kolejek. Atut własnego boiska wykorzystał Milan, skromnie 1-0 pokonując rezerwy Mazowi. AKS Teresin przegrał u siebie z Eskolą 2-4. Liderem tabeli jest nadal Tygrys Huta Miejska. Na 3 punkty zbliżyły się jednak rezerwy Radomiaka i Talent Warszawa. Energia awansowała o 1 pozycję. Nasza drużyna z dorobkiem 32 punktów zajmuje 4 miejsce. Tuż za nią jest LKS Promna. Nic nie zmieniło się w strefie spadkowej. 4 ostatnie miejsca od kilku kolejek zajmują Teresin, Watra, Płomień i Naprzód. Zobaczmy, jak wypadła inauguracja w radomskiej klasie A w wykonaniu naszych zespołów. Wystartowała runda wiosenna w klasie A. Bardzo odmłodzony zespół Energii dostał lekcję futbolu w Skaryszewie. Kozienniczanie zostali rozbici 0-8. W derbach powiatu kozienickiego Legion Głowaczów wygrał w Magnuszewie 1-0. Mecz na szczycie dla Zwolenianki, która wygrała w Siennie 1-0. Gospodarze triumfowali w Radomiu, Kazanowie i Rzeczniowie. Młodzik wygrał 4-1 z KS Chomentów, Iłżanka rozbiła Jastrząb 7-0, a Krępianka pokonała Iskrę 3-1. Remis 2-2 w rywalizacji Gryfimirów z klubem sportowym Maków. Tabele z dorobkiem 35 punktów otwierają Młodzik Radom i Zwolenianka Zwoleń. Na 3 miejsce spadł Zawisza Sienno. Legion Głowaczów jest 6, 25 oczek. KS Magnuszew plasuje się na 9 pozycji, 16 punktów. A Energia nadal zajmuje 11 miejsce. Za naszym zespołem są Jastrząb, Iskra i Chomentów. Pozostajemy przy futbolu, teraz w wydaniu najmłodszych. W Kozienicach został rozegrany 4 z cyklu turniejów organizowanych przez Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. O Puchar Wiosny walczyło 10 drużyn. W Kozienicach został rozegrany okręgowy turniej Żaków o Puchar Wiosny. Była to 4. i ostatnia odsłona rozgrywek organizowanych przez Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej pod patronatem samorządu województwa mazowieckiego. Wcześniej gospodarzami turniejów były kolejno Białobrzegi, Szydłowiec i Lipsko. W sumie w rozgrywkach wzięło udział ponad 500 dzieci z 50 drużyn z regionu radomskiego.
W sobotę 23 marca w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach rywalizowało 10 zespołów z rocznika 2016. Emocji było dużo, ale wyniki nie były najważniejsze. Mimo to kibice, rodzice mieli na co popatrzeć. Młodzi piłkarze i piłkarki rozpoczęli rozgrywki od spotkań grupowych. Energia Kozienice, która 2 tygodnie wcześniej triumfowała w Lipsku, teraz także była w czołówce. Tym razem w grupie zajęła 2. miejsce, ustępując jedynie Akademii Sportu Radomiak. W zespole prowadzonym przez Michała Miturskiego grali Mateusz Szczepaniak, zdobywca 6 bramek, Gabriel Miękus, 3 gole, oraz Aleksander Porębski, Antoni Grześków, Wojciech Baca, Julian Janeczek, Karol Gogacz, Gabriel Witaszek i Szymon Sosnowski. Młodzi Kozieńczanie uplasowali się tuż za podium. W decydującym spotkaniu przegrali z żeńskim zespołem Czwórki Radom 0-1. Turniej wygrała Akademia Sportu Radomiak. W finale pokonała 2-1 rewelację rozgrywek GKS Stromiec. Medale, puchary i nagrody wręczali zawodnikom burmistrz Piotr Kozłowski, jego zastępca Dorota Stępień, prezes Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Kamil Witkowski i dyrektor szkoły Agnieszka Woźniak. Indywidualnie wyróżniono 3 uczestników turnieju. Najwięcej bramek zdobyła Nina Mirakowska ze Sportowej Czwórki Radom. Najlepszym bramkarzem został Marcel Mazurek, as Radomiak. A najlepszym zawodnikiem okazał się Adrian Zawisza, GKS Stromiec. Teraz siatkówka. Zakończyła się runda zasadnicza w 2. lidze siatkarzy. KKS Kozienice w ostatniej kolejce gościł w Augustowie. W ostatnim meczu sezonu zasadniczego siatkarze Enei KKS-u Kozienice pokonali na wyjeździe Necko Augustów 3-1. Gospodarze lepsi byli tylko w 2. secie. Pozostałe w końcówkach rozstrzygnęli na swoją korzyść zawodnicy Marka Grzelczaka i Michała Kality. W meczu na szczycie tabeli lider przegrał w stolicy. Sparta uległa Metru 1-3. Na wyjazdach o utrzymanie walczyły Lechia i Wolej. Jedni i drudzy prowadzili 2-1 i przegrali po tiebreakach. Zespół z Tomaszowa Mazowieckiego w Warszawie z Mosem, a siatkarze z Ostrołęki w Wyszkowie z Kamperem. Większe emocje nie towarzyszyły meczom w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie 3 pokonała SMS Spała, oraz w Błoniach. Tam pogodzeni ze spadkiem gospodarze przegrali z Polkaneksem Kobyłka 1-3. Rundę zasadniczą wygrała Sparta Grodzisk Mazowiecki. 58 punktów, 19 zwycięstw i tylko 3 porażki. 2. miejsce dla Metra, 52 oczka. Tyle samo zgromadził KKS. Kozieńczanie w najlepszym od kilku lat sezonie wygrali 16 spotkań. Tylko w 2 nie punktowali. 4. miejsce zajęło Necko Augustów. W playoffach, które rozpoczną się w pierwszy weekend kwietnia, Sparta zagra z Neckiem, a KKS zmierzy się z Metrem. W rywalizacji do 3 zwycięstw gospodarzami 2 pierwszych meczów będą lider i wicelider tabeli. Mecze numer 3 i ewentualnie 4, 13 i 14 kwietnia w Kozienicach i Augustowie. Ligę opuszczają KS Błonie oraz Wolej Ostrołęka. Ruszyły rozgrywki amatorskiej ligi siatkówki. Tytuł broni Bako Klima. Zobaczmy, jak potoczyły się spotkania pierwszej kolejki. W poniedziałek 25 marca wystartowała amatorska liga siatkówki. Udział w 28. edycji rozgrywek organizowanych przez Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu bierze 8 zespołów. Przez kilka najbliższych tygodni, głównie w poniedziałki, siatkarze amatorzy będą mieli możliwość spotkać się, pograć i dobrze się przy tym bawić. Finały z udziałem 4 najlepszych zespołów ligi zostaną rozegrane w piątek 10 maja. Pierwsi na parkiecie hali sportowej o punkty walczyli siatkarze z Dęblina, Lotnicza Akademia Wojskowa i Libero Dęblin. Pierwsza partia wyrównana była do stanu po 15. Później lepiej zagrali wojskowi i to 2. zespół poprzednich finałów triumfował do 18. W 2. odsłonie długo wydawało się, że będzie to set bez historii. Lotnicy od początku budowali przewagę, która w pewnym momencie sięgnęła aż 9 punktów. Jednak siatkarze Libero nie poddali się. Zaczęli lepiej bronić, grali blokiem i systematycznie odrabiali straty. Od stanu 10-19 najpierw zmniejszyli różnicę do 3 oczek, a w końcówce objęli nawet prowadzenie 23-22. Tiebreaka jednak nie było. Wojskowi wygrali grę na przewagi 26-24. W 2. spotkaniu zmierzyły się 3. i 4. zespół poprzedniej edycji turnieju. San Escobar grał z Robsonami.
Lepiej w mecz weszli ci drudzy, prowadząc 10-5. Jednak później gra się wyrównała. San Escobar już w połowie seta odrobili straty i do końca trwała wyrównana walka punkt za punkt. Oba zespoły miały w górze piłki setowe. Ostatecznie trzecią wykorzystał zespół w niebieskich koszulkach. Partia otwarcia 27-25 dla San Escobar. Druga odsłona także padła ich łupem 25-20. W kolejnym spotkaniu potrzebny był tiebreak. Volleyball Boys wygrali 2-1 z Państwową Strażą Pożarną. W ostatnim meczu broniący tytułu siatkarze Bako Klima rozbili nieznany potencjał do 12-13. I to oni zostali pierwszym liderem tabeli. Lepszym bilansem małych punktów wyprzedzają Lotników i San Escobar. Dokładnie tak wyglądało podium poprzedniej edycji rozgrywek. Druga kolejka, tydzień po świętach. W poniedziałek 8 kwietnia zagrają Straż i Nieznany Potencjał. Lotnicza Akademia Wojskowa i Bako Klima. To powtórka ostatniego finału. Libero Dęblin zmierzy się z San Escobar, a Robsony zagrają z Volleyball Boys. Na koniec przenieśmy się na kilka chwil nad Kozienickie Jezioro. Tam w minioną niedzielę wędkarze Kozienickiego Koła rozpoczęli sezon. Wędkarze zrzeszeni w kole Polskiego Związku Wędkarskiego nr 10 w Kozienicach rozpoczęli sezon 2024. W niedzielę 24 marca nad Kozienickim Jeziorem odbyły się towarzyskie spławikowe zawody koła wędkarskiego nr 10 o Puchar Burmistrza Gminy Kozienice. Wzięło w nich udział 15 osób, w tym 5 młodych adeptów sztuki wędkarskiej. Pogoda sprzyjała relaksowi nad wodą, a co do połowów, z tym było bardzo różnie. Dużo zależało od wylosowanego stanowiska, ale kluczem do wygranej, jak zawsze, był odpowiedni dobór zanęty i przynęty. Najlepsi mogli pochwalić się wynikiem powyżej kilograma, głównie płoci i uklei. W sumie we wszystkich siatkach znalazło się ponad 12 kg ryb. Te po zważeniu trafiły z powrotem do wody. Wśród dzieci i młodzieży puchar z rąk burmistrza Piotra Kozłowskiego odebrał Natan Kowalczyk. Drugie miejsce zajął Błażej Baran. Różnica między nimi wyniosła zaledwie 15 gramów. Trzeci wynik uzyskał Kornel Urban. W gronie seniorów bezkonkurencyjny był ponownie Artur Równicki. W jego siatce znalazło się 2,5 kg ryb. Pozostałych wędkarzy wyprzedził wyraźnie. Drugim wynikiem mógł pochwalić się Tomasz Bolek, 1515 gramów, a trzeci był Grzegorz Tokarz, 1120. Kolejne miejsca zajęli Jarosław Komorek i Wojciech Jakubowski. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko, co przygotowaliśmy. Dziękuję Państwu, do następnego spotkania.